No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Oho, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkę. No niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce. A ty z kneblem. Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńcu. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno pośliznąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. Pragmatyczny jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie nie tym razem. Z starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Triss radzi sobie. A jak jej blizny posodeń? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Przepraszam, czekam. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleju.
Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. No przykład takiej potężnej klątwie to chyba wątpię, że... co tam. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Proszę, że się zasiedzimy. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzy? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Kieliszku. O co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Tak, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Dobra, zmieńmy temat. Oczywiście. Jeszcze byś mi musiał przyznać rację. No, to była tragedia. O właśnie. Dobrze mówi. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko sobie butów nie oszczaj. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, pojadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Różnek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać pan. Co jak to się kiedyś mówił? Zmalić cholewki do dziewej. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź pole. Poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Egipcie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Piję do mnie. Zaczynaj! Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. Nie kojarzę. Chyba... Nie, chyba się zdarzyło. No,
proszę. Po Geralcie się spodziewałem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Obudziłem się bez gaci. Na pewno. Ale, znaczy no w sensie Geralt. Ale to nie jestem pewien, co mi szkodzi. Geralt? Balicho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział Papa Wesemir? Myślę, że Papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychę. Dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą? Tą? Słuchaj no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Niby że. No, tak mi się zdaje. A wiesz... Jesteś dla mnie jak młodszy brat. Głupawy, wredny. Ale brat. Gera. Zadło się tak, kurwa. Cholera. Potłuchaj się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak owen? Za mną w sukur! Naprane w trzy dupy już. Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. Eskel! Chyba się zgubił w drodze powrotnej. Tak, zgubił się w drodze powrotnej. O, genialne. Sprawdźmy, czy nie stało się w bezce. Jak znajdę gdzieś przedmiot w tym Eskel, to chyba zdechnę. Ewidentnie po prostu zdechnę ze śmiechu. Eskel! Hop, hop! Wszystko już opróżnione. Czy my musimy wydać, żeby go znaleźć? Jak on pomylił drogę do... Eskel! Hop, hop! Ej! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy! Tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pobudka! Co się stało?
Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. No i spokój się, pożyga. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście, pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Chyba cię pogięło. Lambert, ty już może nie pij. Hej, wiem, że jesteś zazdrosny, bo sam na to nie wpadłem. Ale nie to nie powód, żeby nam psuć zabawę. Dobra, nie mam do ciebie siły. Pewnie, że nie masz siły. Jednym palcem bym cię położył. Hej, uspokój się. Chcesz się bić? Co? Chcesz się bić, pyta? Dobranoc.